Gdzie przekazanie? W dokach. Takie transakcje najlepiej robić skrycie. Jasne. Ale co powstrzymuje senatora, żeby nas nie uwięzić i wyrzucić do Rotpasa? Nie chcę, żeby to wyszło na jaw. Dokładnie tak. Ignoruje inkwizytorów, próbuje przećmić Vadera. Facet niebezpiecznie się bawi. Tak jak my. Ta dzielnica jest odcięta. Rozkaz senatora. Tędy. Idziemy naokoło. Nie podoba mi się to. Trzymaj się planu, będzie dobrze. Jeśli na tym zarobię. Mam swoje prawa. Odejdź stąd, albo cię zawiniemy. Co? Jesteśmy obywatelami. Nie możecie nas tak traktować. Kto 2046 pamięta lepsze czasy. Wojna kosztuje, ktoś musi za nią płacić. Witajcie. Jestem senator Daposejcia. Niełatwo jest w tej galaktyce zarobić na chleb. Nie według propagandy. Dobrobyt i bezpieczeństwo stanowią fundament imperium. Lecz jak możemy prosperować, gdy naszym domom zagrażają terroryści? Potrzebujemy waszej pomocy. Musimy iść. Identyfikacją buntowników. Nie wierzę, że za chwilę spotkam senatora. Ostatnio rzadko pokazuje się publicznie. Dobrze, że dla nas robi wyjątek. Cóż, mamy coś, co zapewni mu przychylność imperatora. Widzę. Skanowali to już na posterunku. Spokojnie. Senator tylko się upewnia, że wszystko przebiega uczciwie. Pora lecieć. Uwaga! Z rozkazu senatora Seidziana na poziomie 2046 wprowadzono godzinę policyjną. Opuścić ulicę i pozostać w schronieniach do odwołania. Patrole porządkowe będą zatrzymywać i aresztować wszystkich, którzy się nie dostosują. Chodź tu, Jedi! Reszta zostaje tutaj. Nie tak się umawialiśmy. Umowy się zmieniają. Ale nie ta. Jadę z wami, albo zasuwamy na piechotę. Tylko ty. Reszta musi poczekać. Terrorysta. Pozwolisz mu się tak nazywać? Wystarczy. A więc gdzie go znalazłeś? Na nocnym targu. Próbował kupić skrzynię bomb elektroprotonowych od czarniańskiego handlarza. Jak ci się udało go schwytać? Jedi muszą spać tak samo jak my. Jak senator weźmie cię w obroty, to pożałujesz, że żyjesz. Zawsze miło spotkać sympatyka. Tędy, Jedi. Spokojnie, proszę. Pilnuj własnych spraw. To jest moja sprawa. Więzień musi być w naruszonym stanie. Senator chciał dostać więźnia żywego. Przecież oddycha, czyż nie? Druidy. Au. Dystrykt bezpieczny? Tak, senatorze. Oby tak było. Psy Vadera zawsze gdzieś węszą. Jedi to ostatnio rzadka zdobycz. Co jeszcze mi przyniosłeś? Zapłaćcie mu. To była przyjemność, senatorze. Mam nadzieję, że nie ostatni raz robimy razem interesy. Renegat Jedi Cal Kestis. Zdążyłeś wyrobić sobie nie lada opinię. Sabotaże w magazynach broni. Zakłócenia dostaw zaopatrzenia. Obnoszenie się z tym przed dosłownie wszystkimi. Nieudany przewrót na Norsid. To twoja sprawka, czyż nie?
Czego chcesz, senatorze? Mam się przyznać? I tak już wiesz, że pracuję z Sogererą. Zanim oddam cię w ręce Imperatora, doprowadzisz mnie do pozostałych Jedi. Nie mogę. Zostałem sam. Nie ma sensu się opierać. Dowiem się tak albo inaczej. Czasami wystarczy porozmawiać. Ale tam mam do dyspozycji zupełnie inne narzędzia. A może po prostu użyję tego! Miecza twojego mistrza. Jaro Tapala był zdrajcą, tak jak ty. I pomyśleć, że kiedyś dzieci będą nas pytać, cóż to za dziwna rzecz. Ten relikt wypaczonej instytucji zniszczonej przez swoją własną arogancję. Wielu z nas wpada w pułapkę arogancji, senatorze. Imperator nie będzie miał nic przeciwko, jeśli dostarczę cię w kawałkach. Co? Naprawdę myślałeś, że dam się schwytać? Przechowujesz na swoim jachcie ściśle tajne dane wojskowe. I właśnie podałeś mi je na tacy. Dzięki, BD. Spłoniesz za to. To moje. Trzymać tego Jedi! Weźcie go żywcem! Chodźcie po mnie! Tyle, senatorze! Pokaż się, a porozmawiamy! Pobiegnę za nim! Dokładnie! Nie mogłem go powstrzymać! Teraz leci do nas. A leci dość szybko. Za szybko! Uwaga! Okej. Zdarza się. Musimy się dostać na jacht. Niewiele brakowało, mały. To nie twoja wina. Dogonimy jacht. Mogę otworzyć. Nie masz jakiegoś sposobu, co?
Musimy znaleźć ten jacht, zanim namierzy go Imperium. Bezpiecznie tu? Ignorujesz bezpośredni rozkaz? Mówię tylko, że od tego mamy szturmowców z plecakami rakietowymi, nie? To duża dzielnica. Przetestują załóg. Wróg jest nad nami! Mam tylko nadzieję, że dane wywiadowcze od senatora będą warte zachodu. Nigdy się nie poddajesz, co nie mały?